Dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie. Ja mam tutaj podgląd z boku, więc wydaje mi się, że wszystko jest ok, ale dajcie znać, że jesteście po drugiej stronie. Słyszycie? Dzień dobry, witam. Super, cieszę się, że jesteście w piątek 22 maja. Zdaje się, że taki dzisiaj mamy dzień tygodnia i miesiąca. Dawno mnie nie było. Tym bardziej się cieszę, że możemy się spotkać i dzisiaj taki, mam nadzieję, bardzo przyjemny temat i że będziecie się bawić na tym webinarium równie dobrze jak ja podczas przygotowywania go i wszystkim osobom, które opowiadałam, że będziemy się dobrze bawić, bo będziemy sobie trochę podróżować i w takim kontekście chciałabym do takiej podróży różnej wirtualnej chciałabym Was zaprosić. Mam nadzieję, że to będzie przyjemność dla Was, ale będzie też dla Was inspiracja tego, co możecie zrobić z uczniami i uczennicami zarówno teraz, jak i już po czasie pandemii, bo pokażę Wam takie, myślę, narzędzia i miejsca, które można wykorzystywać nie tylko teraz, kiedy każdy z nas siedzi w innym miejscu, ale też wtedy, kiedy jesteśmy już razem, ale możemy wyruszyć gdzieś dalej, gdzie być może nie jest nam tak łatwo wyruszyć z oczywistych względów. Widzimy się oczywiście w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, realizowanego przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog w współpracy z Politechniką Łódzką. Program jest realizowany ze środków w ramach programu Polska Cyfrowa. No i co, nie będziemy przedłużać, tylko jedziemy. Słuchajcie, czy lubicie podróżować? Jak to jest z waszym podróżowaniem? Dzisiaj nie będzie, u mnie zazwyczaj było Menti, dzisiaj nie ma Menti, więc mam prośbę, żebyście mi napisali na czacie, czy lubicie, czy nie lubicie. Mam nadzieję. Jak nie lubicie, to może polubicie. Uwielbiam, bardzo, super. Tak, lubimy. Pociągi i samoloty. O pociągach i samolotach też dzisiaj będzie. Super, ja też uwielbiam. Słuchajcie, specjalnie dzisiaj usiadłam w innym miejscu niż czasami. Już kiedyś tu siedziałam, ale z moją mapą. To jest mapa, która znajduje się nad moim łóżkiem, bo wtedy, kiedy nie mogę podróżować gdzieś dalej, kiedy jakby jest taki zwyczajny dzień, że wciąż pracuję i praca stanowi centrum mojego życia, to chociaż mogę sobie popatrzeć na moją drewnianą mapę i ona mi pomaga w tym, żeby popatrzeć sobie na świat szeroko. I drugie pytanie, dlaczego lubicie podróżować? Napisaliście, że uwielbiacie, że to sens życia, że lubicie pociągami, ale nie samochodami, że bardzo lubicie. Dlaczego? Co wam daje? Dla widoków i nowości. Uczę się. Ciekawość. Zwiedzać, wędrówki, zmienia sposób myślenia, lubię robić zdjęcia, Asia napisała. Oglądam, co piszecie, ale piszcie jeszcze, dlaczego lubicie podróżować. Ja też lubię i to nie jest dla mnie też takie proste pytanie, na które mogę odpowiedzieć w jednym zdaniu. Dlaczego lubię podróżować albo dlaczego w ogóle warto podróżować? Bo zgadzam się z tym, co wy napisałyście i pod wszystkimi tymi rzeczami, że lubię nowości, lubię wędrówki. I nie umiem się zdecydować, co bardziej lubię, czy podróżować gdzieś do natury, czy podróżować na przykład do miast. Ja lubię robić zdjęcia, nie uważam się za ekspertkę w robieniu tych zdjęć, ale tutaj przygotowałam zdjęć trochę z moich różnych podróży z ostatnich kilku lat. Jak widzicie, to są i miasta, i wielkie miasta, które uwielbiam i które mnie zachwycają. Tutaj
prawej stronie subway i żółte taksówki z Nowego Jorku, który mnie zachwycił. Spędziłam tam najpierw jeden dzień, za pierwszym razem, za drugim razem trzy dni. Mam nadzieję, że kolejna podróż będzie jeszcze dłuższa, bo to jest miasto, w którym myślę, że można spędzić ze 3 miesiące i codziennie robić coś nowego odkrywać, odkrywać nowe kultury, spotykać nowych ludzi. I ja chłonę, kiedy podróżuję, kiedy jestem w drodze, to chłonę to, że mogę właśnie być z nowymi ludźmi, że mogę ich słuchać, mogę słuchać nowych języków, ale równocześnie widzicie też mnóstwo zdjęć z natury, bo tutaj na dole po prawej stronie to jest z Sycylii zdjęcie, jakieś sztormowe i właśnie zapatrzenie się na taką naturę, która jest grzmiąca, hałasująca i nawet kiedy nie jest słoneczna, to jednak robi na mnie superowe wrażenie. Potem mamy różne górskie krajobrazy na środku są chyba Tatry, powyżej mamy Alpy, po lewej stronie to są jakieś hiszpańskie góry, tutaj moja znajomość geografii już jest dużo, dużo słabsza, bo ja lubię też podróżować. Wypisałyście któraś z was o tym, że nie lubicie samochodem, ale różnymi innymi środkami transportu. Ja też, znaczy ja lubię w zasadzie wszystkim podróżować i najmniej chyba autokarem, zwłaszcza jak trzeba gdzieś długo jechać, bo to jest najbardziej męczące dla mnie. Ale też byłam na takiej wyprawie pieszej, gdzie przez 3 tygodnie szłam po prostu od miejsca do miejsca i to też było taki wyjątkowy sposób podróżowania i spotykania różnych ludzi, która dała mi zupełnie inny wgląd i w siebie, i w spotkanie. I jakby takie pytanie, które czasami się pojawia, jesteś team góry czy team morze? To jest takie pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Pewnie najbardziej gdzieś tam Mazury i Mazury i jeziora, bo tam spędzam najwięcej wakacji w swoim życiu i najbardziej mi się kojarzą z wakacjami, ale tak naprawdę we wszystkich tych miejscach się czuję dobrze i wspaniale. Ale mam też takie miejsca, jakby zawsze się zastanawiam, gdzie mogę pojechać znowu, albo gdzie mogę wyruszyć tym razem. I zawsze to jest taki dylemat, czy jechać tam, gdzie już byłam, bo mam takie mnóstwo takich miejsc, które mnie zachwyciły i które z przyjemnością odwiedzam po raz kolejny, ale równocześnie patrzę sobie na mapę i widzę, że tych miejsc jest jeszcze mnóstwo takich, które chciałabym jeszcze zobaczyć i których jeszcze nie widziałam. No a nie mogę całe życie podróżować, bo też pracuję i robię różne inne rzeczy. Więc moje kolejne pytanie, trochę o czym mówiłam, dokąd lubicie podróżować wy? Ja już wam powiedziałam, pokazałam wam trochę zdjęć z moich różnych podróży, taki niewielki wycinek, gdzie ja byłam, albo gdzie też chciałabym wrócić, bo tak naprawdę no, nie wyciągnęłam takich zdjęć z miejsc, do których nie chciałabym wrócić, bo raczej wszędzie bym chciała wrócić. W góry, tam gdzie nie ma wielu ludzi, pisze Ania. Ja zasadniczo też, ale mam zawsze dylemat, bo uwielbiam miasta, więc i też takie miasta, które są oblegane przez turystów, więc najbardziej lubię wtedy w tych miastach gdzieś tam się pogubić i często wystarczy zejść w jedną równoległą uliczkę do tych, które są zazwyczaj i tam już nie ma tych tłumów ludzi, którzy są na początku. Uwielbiacie podróżować. Jest z nami Marlena, która pomaga mi w czacie. Marlena, wiesz co, możemy na razie wyłączyć moderację czatu, bo nie ma nas też aż tak bardzo tłumnie, więc myślę, że damy radę, jak wszystko nam będzie wpadać, będzie łatwiej.
Marlena jest ze mną, od pewnego czasu pracuje z nami w cyfrowym dialogu i wspiera mnie na czacie, będzie wam podrzucać, już wrzuciła raz link do listy obecności, zaraz pewnie zrobi to znowu. Mamy prośby o wpisanie się na listę obecności, to dotyczy osób z programu, projektu Zaprogramuj Przyszłość. Będzie wam podrzucała też różne linki do naszego fanpage'a, gdzie wrzucamy informacje o aktualnych naszych działaniach i do kanału naszego na YouTubie, gdzie możecie znaleźć poprzednie webinary, jeżeli nie mogliście wziąć w nich udziału, albo jeżeli, bo takie pytania też się zawsze pojawiały często, czy będzie nagranie, by było za szybko, albo czy będzie można do tego wrócić, więc wszystkie webinary, które do tej pory odbyły się w ramach projektu, już są na naszym kanale na YouTubie. Więc Marlena mi pomaga z zaplecza. No właśnie, dokąd lubimy podróżować? Wrzucę się, że w góry, Jura, nad morze. To nie jest łatwe pytanie. Znalazłam taką dziewczynkę, która, dziewczynka albo kobietę, w zasadzie trudno powiedzieć, która siedzi nad mapą i w zasadzie stwierdza, że gdziekolwiek może podróżować. I ja też mam tak, że gdziekolwiek chciałabym podróżować, ważne jest dla mnie to, żeby móc wyruszyć. Teraz już jesteśmy w tym czasie, że powoli możemy ruszać się trochę dalej, ale też nie jest to takie proste, jakbyśmy pewnie chcieli. Ale na szczęście dzięki technologiom i dzięki internetowi, nawet kiedy jesteśmy w domu i kiedy nie możemy się wyruszyć tak fizycznie, to możemy podróżować wirtualnie. I na początek chciałabym Was zaprosić właśnie do takiej podróży na mapie. I popatrzeć, co nam umożliwia Google Maps. Narzędzie, które pewnie większość z Was zna. I podróżowanie palcem po mapie mi się kojarzy już z takim wczesnym dzieciństwem, gdzie brałam sobie mapę i oglądałam, jak to jest, albo przyglądałam się na globusie, gdzie ja mieszkam, a co jest tam po drugiej stronie, i zawsze ten globus mnie w jakiś tam sposób fascynował, i mapa też, i odległości, jak to z jednego miejsca dostać się do drugiego. A mapy, które mamy dostępne w internecie, dają mi jeszcze większe możliwości podróżowania w ten sposób. I teraz mam nadzieję, słuchajcie, że bez problemu udostępnię Wam swój ekran i swój pulpit, bo dużo rzeczy chciałabym Wam dzisiaj pokazać i mam nadzieję, że tutaj żadne problemy techniczne nas nie zaskoczą i że moja sieć i Wasza sieć to przetrzyma. To słuchajcie, zaczynamy. Już zobaczymy, czy. O. Musimy poczekać. Nie idzie, czyli jeszcze raz od początku. Teraz się zawiesiło. Ciekawe, czy mnie słyszycie. Mam nadzieję, że tak, bo widzę tutaj w swoim okienku, że się ruszam. Tylko chwilowo nic nie mogę zrobić na swoim komputerze. Słyszycie, superowo, że słyszycie. Trzymajcie jeszcze teraz mocno kciuki. Proszę, żeby technologia chciała z nami współpracować i żebym bez problemu mogła Wam wszystko pokazać. Dobra, wróciliśmy i słuchajcie, od początku udostępniamy pulpit. Oczywiście sprawdzałam to przed webinarium i działało, więc wiecie, ale doskonale znacie te wszystkie historie, bo też na pewno uczestniczycie w różnych wydarzeniach i prowadzicie zdalne lekcje i wiecie, jak to jest z tym udostępnianiem i różnymi innymi problemami technicznymi. Dobra, mamy mapę Google. Ja już widzę tutaj na moim podglądzie, że jeszcze się ładuje, więc dajcie znać, czy już ktoś widzi, czy na razie czekamy wciąż na to, żeby się. Jest, super. Dobra, wrzucam Wam od razu link.
Będzie dużo linków, będę je wrzucać na bieżąco, ale też na zakończenie wyślę Wam wszystkie linki zbiorczo. Słuchajcie, mapy Google na pewno Wam znane, bo jeżeli gdziekolwiek chcemy dojechać, to sprawdzamy sobie, jak to zrobić, wpisujemy cokolwiek tutaj w okienko wyszukiwarki, na przykład Szczecin. Wyskakuje nam Szczecin i mogę wyznaczyć trasę, jak dotrzeć do Szczecina z dowolnego miejsca. No. Klikam wyznacz trasę. Wybieram sobie skąd, czy od siebie. Na przykład wpisuję Warszawa. I mapa natychmiast pokazuje mi drogę. Teraz akurat przez ścieżkami rowerowymi, bo musiałam ostatnio czegoś szukać, jak dotrzeć rowerem do danego miejsca. Pokazuje mi, słuchajcie, 28 godzin drogi, 544 km, no pewnie za 3 czy 4 dni dobrej podróży. Mogę wybrać, czy chcę iść pieszo, wtedy ta droga będzie jeszcze dłuższa oczywiście, bo jedziemy wolniej, środki transportu publicznego i on nam automatycznie wyszukuje połączenia, wskazuje o których godzinach, czy samochodem. Mamy też samoloty, teraz pewnie nie jeżdżą, nie latają, bo nasza przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Ale to na pewno znacie i to jest najprostsze, to z czego większość z nas korzysta niemalże na co dzień w ramach Google Mapsa. Ale na co jeszcze nam Google Maps pozwala? Oczywiście możemy sobie tę mapę powiększać i pomniejszać. Tutaj po prawej stronie mamy znak plusika i minusika. Jak pomniejszamy. Jeszcze mniejsza, ale i już bardziej mniejsza nie może być. Ale teraz zobaczcie, tutaj nad suwakiem z wielkością jest taki symbol kuli ziemskiej. Jak sobie nią klikniemy, to zaraz nam się przełączy widok na widok 3D. Na widok kuli ziemskiej. Możemy się przyglądać, obracać tą kulą ziemską, patrzeć, co jest po drugiej stronie, co jest na dole. Zawiesił się głos. Czy u wszystkich? Marlena, ty daj mi znać, czy ty też mnie nie słyszysz. Głos już wrócił. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję. Więc możemy się dowolnie tą kulą ziemską obracać i przyglądać jej jak takim globusem, tylko wirtualnym, żeby zobaczyć, gdzie się znajdujemy, jak daleko od jakiegoś miejsca. Jak zaczniemy teraz sobie powiększać, to też jeszcze pozostajemy w takim widoku 3D, więc on jest bardziej taki wypukła, jest ziemia. Ale jak wracamy tutaj, klikniemy pod kulą ziemską, to jedziemy do swojej lokalizacji, przy czym musi być włączona zgoda na używanie naszej lokalizacji. Ja mam ją zazwyczaj automatycznie wyłączoną, bo nie chcę udostępniać wszystkich danych o sobie, w związku z tym to tutaj nie wraca do mnie. Wyłączam kulę ziemską i jedziemy do płaskiego widoku. Jeszcze chciałam Wam pokazać, tylko teraz jak zaczniemy powiększać, zobaczcie, jedziemy do tego Szczecina. Mamy kogoś ze Szczecina? Kogo będziemy dzisiaj odwiedzać? Dajcie znać, czy ktoś z nami ze Szczecina jest, do kogo możemy się wbić w odwiedziny, chociaż wirtualne.
I zobaczcie, jak im bardziej powiększyłam, tym teraz nam się spłaszczyła mapa. I teraz to, co jeszcze jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Tutaj, jak wyjdziemy po lewej stronie z satelita, to już nie mamy widoku mapy. Tylko mamy widok satelitarny. Widzę, że piszecie, że bardzo tnie. Słuchajcie, ja spróbuję wyłączyć swoją kamerę. Zostanę tylko z głosem i mam nadzieję, że to pomoże w odbiorze, że będzie się Wam lepiej mnie słuchało. Dajcie znać, czy teraz jest lepiej. Kiedy przejdziemy na widok satelitarny, to oprócz tego, że mamy mapę kuli ziemskiej i możemy włączyć widok kuli ziemskiej, to możemy też zrobić widok 3D tutaj nad kulą ziemską, co oznaczy, że będziemy mogli przechylać widok i zobaczcie, jak rzeczywisty, bo to są po prostu zdjęcia naniesione na mapę, jak bardzo możemy się przyjrzeć temu, jak wygląda plac Grunwaldzki i jego okolice w Szczecinie. Musimy poczekać, widzę, że u Was się ładuje powoli, u mnie też. I im bardziej się przybliżamy, tym budynki nam rosną, ale widzimy je zdecydowanie w widoku 3D. Muszę działać powoli. Wtedy nie będzie się rwało, mam nadzieję, tak bardzo. Teraz mapa się zawiesiła. Możemy sobie po tej mapie podróżować i przyglądać się, gdzie jest jaki budynek. Tutaj mamy Szczecin, ale oczywiście możemy wyruszyć dużo dalej, bo możemy, gdzie byście chcieli wyruszyć, w jaką podróż, do jakiego miasta albo nie miasta, słuchajcie, gdzie chcecie pojechać? Do Pragi, dobra. Praga, to było pierwsze. Ania z Nutsa wrzuciła Praga. Jesteśmy w Pradze, powiększamy. Pojedziemy sobie na Stare Miasto do Pragi. Słuchajcie, nie możemy na razie tam pojechać, ale chociaż pojedziemy wirtualnie do Pragi. Powoli, słuchajcie, tak jakbyśmy jechali pociągiem, czy nawet jakbyśmy polecieli samolotem, to by to trwało, więc nasza podróż jest dużo szybsza, ale mimo wszystko dość powolna. Magdalena, formularz obecności jest dla osób z projektu Zaprogramuj przyszłość. Zbliżamy się. Do Zamku Królewskiego i na Mast Karola. Za chwilę, Anna, tam też pójdziemy. Tu mamy zaraz zegar nam się pojawi. Taki słynny, ja pamiętam z Pragi zegar. Tylko powoli muszę czekać, aż to nam się załaduje, żeby było dobrze widać, bo na razie widzę, że jest bardzo mocno rozmazany ekran. Zobaczcie, jesteśmy i już nam teraz przeszło, bo podeszłam najbliżej, przeszło nam na Google Street View. Co to znaczy? Jeszcze się kawałek cofnę, jak go sobie włączyć. Też można samodzielnie. Tutaj zobaczcie, jest taki człowieczek pod spodem, pod tymi naszymi różnymi widokami, bo tu mamy 2D, tą kulę ziemską, lokalizację, powiększenie, pomniejszenie. I mamy człowieczka. Jak sobie wejdziemy na tego człowieczka i wskoczymy, wrzucimy go na mapę, ja go
Łapię myszką i przeciągam na mapę. To pojawia nam się widok z różnych bardzo zdjęć zebranych i pozwala nam podróżować po Pradze i po każdym innym, może nie po każdym, ale tych zdjęć, które Google zrobił i które nam udostępnia, jest już bardzo, bardzo dużo, więc dowolne miejsce możecie wybrać i sprawdzić, czy już są zdjęcia tego miejsca i czy są udostępnione. Czasami można zobaczyć taki samochód Google'a, który jeździ i skanuje, robi zdjęcia. Co więcej, oni co jakiś czas jedą drugi raz i zmieniają się te zdjęcia, więc jeżeli już gdzieś na przykład byliście w jakimś miejscu, nawet oglądając go w Google Street View, to dzisiaj może wyglądać inaczej, nie, jeżeli widzieliście go zwłaszcza kilka lat temu. I teraz tutaj mogę dowolnie się przesuwać. Mogę też klikać. Czemu nie chcesz robić tego, co ja od ciebie chcę? Chciałam pójść dalej, tam gdzie chciała Anna. Wydaje mi się, że musimy iść tą uliczką do mostu Karola. Przejdę na chwilę na mapę. O, zobaczcie, kliknęłam teraz, bo miałam widok satelitarny i wtedy mieliśmy ludzi. A teraz tutaj po lewej stronie przechodzę do widoku mapy i zobaczcie, mogę dowolnie po tej mapie iść. Pojawia mi się taka strzałka, która mi pokazuje, że mogę tam się przesunąć i mogę sobie całą Pragę zwiedzać w ten sposób. Pragę i wiele innych miejsc. Przesuwam się, mogę oglądać, co jest na górze, co jest po bokach. Zobaczcie, tu mamy na przykład jakieś czwarte okno, to musiała być pewnie jakaś wiosną, bo wydaje się, że jest całkiem ciepło. Wrócę do mapy, słuchajcie, większej. Musimy się oddalić, o tu, żebyśmy mogli pojechać zgodnie z prośbą do mostu Karola, bo aż tak bardzo nie pamiętam Pragi, żeby nas tam odnaleźć, więc jak popatrzę sobie z góry, to zaraz nas tam zaprowadzę. Kierunek na Wełtawę, no ja wiem, tylko nie bardzo pamiętam, gdzie. O, tutaj mamy, dobra, słuchajcie, prawda, to jest ten most z wysepką. To jest most Karola? Nie, tu jest most Karola. Tu mamy figury. Dobra, to bierzemy naszego człowieczka, on właśnie jest podpisany i słuchajcie, ląduje na moście Karola. Wyląduje nam, dokładnie, jesteśmy. Jesteśmy, mamy widok na Wełtawę, po prawej stronie z tyłu mamy zamek. I możemy sobie tutaj dowolnie zwiedzać, dowolnie podróżować. To jest, myślę, że coś takiego, z czego możemy korzystać my, kiedy mamy ochotę zaplanować naszą podróż, ale też spokojnie do wykorzystania z dzieciakami i teraz w czasie nauki zdalnej, ale też kiedy wracacie, kiedy jesteście z nimi w szkole razem i możecie sobie dowolne miejsce w ten sposób odwiedzić. Więc po mapie możemy podróżować dokąd chcemy i pierwsza rzecz, która nam właśnie pozwala i widok satelitarny, widok 3D z jednej strony, z drugiej strony właśnie Google Street View, które pozwala nam podróżować po miastach i przyglądać się temu, jak to miasto wygląda w momencie, kiedy te zdjęcia były robione, bo to nie jest widok w czasie rzeczywistym, to jest widok ze zdjęć, to nie są na Google Street View, nie mamy kamer, ale o kamerach też będziemy jeszcze mówić. Jak się łapie człowieczka? Już pokazuję.
Słuchajcie, wracam, tylko muszę powiększyć, cofnąć się. Jest widok mapy. Tu jest człowieczek po prawej stronie. Najeżdżam na niego. On mi się, zobaczcie, jak ja na niego najeżdżam myszką, to się tak wysuwa. Muszę go złapać prawym przyciskiem myszy. Trzymam go wtedy i z prawym przyciskiem myszy wypuszczam w tym momencie, w którym chcę. Przesuwam i puszczam prawy przycisk myszy i on mi ląduje na moście Karola, gdzie go umieściłam. Tu mamy z jakiejś innej perspektywy zdjęcie. Zobaczcie, jest dużo więcej ludzi. Tu akurat mamy to ciekawe, bo zazwyczaj te zdjęcia, które widzimy, mają wyszarzone twarze, tak żeby nie można było ich rozpoznać. Tutaj akurat trafiliśmy na takie zdjęcie, gdzie całkiem nieźle nam te zdjęcia wyglądają. Te wszystkie duchy, które tu widzimy, półczłowieki, zobaczcie, tu są tylko ludzie od pasa w dół, wynikają z tego, że oni nakładają na siebie bardzo dużo kolejnych zdjęć, tak żebyśmy my mogli mieć obraz całego otoczenia. W związku z tym mamy tutaj jakimś pół człowieka z jednego zdjęcia, a ten z tyłu kawałek już jest z kolejnego zdjęcia i nie ma tego drugiej połówki człowieka, więc są takie czasami duchy, które też możemy spotkać. Więc tak możemy głównie podróżować do miast i w ten sposób je zwiedzać. Ale tu już się pojawiły w międzyczasie kamery online i do nich różnych bardzo kamer, które są, teraz chciałabym przejść. I zaczniemy, słuchajcie, od żubrów online. Pewnie nie będziemy mieli szczęścia i tych żubrów teraz nie będzie. Znacie żubry? Byliście kiedyś u żubrów online? Wrzucam wam link od razu. Widzę, że już go widzicie. Słuchajcie, włączę nam dźwięk z tego. Zobaczymy, czy nam ściągnie. Niech mi podziała. Słyszycie, jak śpiewają ptaki? Słyszycie? No właśnie, więc mimo, że nie widać żubrów, bo one akurat teraz nie przyszły się posilać, ich czas taki, żeby można było je spotkać, to jest takie okolice 21:00 podobno, aczkolwiek ja je widziałam ze dwa razy, słuchajcie, około 17:00, więc tutaj, no to jest trochę tak jak z pójściem do lasu. Do lasu, czy jak pojedziemy sobie gdzieś do Puszczy Białowieskiej i chcielibyśmy iść nie do takiego miejsca, gdzie one są w jakiś sposób zamknięte. Link nie działa, nie wiem, który link. Ten z żubrami? To jeszcze raz wrzucam. Ania, tak, zaraz będą kolejne zdjęcia, kolejne różne linki wam pokażę. Jeszcze skończę do żubrów. Z żubrami właśnie wiedziałam, że pewnie tak będzie, że jak wam pokażę, to ich niestety tutaj nie będzie, bo trzeba na nie wycelować. No to jest tak, jak czasami pójdziemy do lasu i też albo spotkamy zwierzę, albo go nie spotkamy. Nawet jeżeli idziemy do takiego miejsca, gdzie one wydawałoby się, że mogłyby pójść. Ja ostatnio na mojej pierwszej wyprawie do lasu po prawie 2 miesiącach siedzenia w domu spotkałam tylko jedno zwierzę. I był to padalec, po raz pierwszy go widziałam i też zrobił na mnie wrażenie, aczkolwiek dużo bardziej wolałabym spotkać jakąś sarnę czy zająca. Ale akurat wtedy w tamtym lesie, w którym byłam, nie było staren, był jeden padalec. To, co jest tutaj fajnego w tych żubrach online z lasów białowieskich, to zobaczcie, jak najedziemy sobie na tą nasz podgląd, to tu widzimy, że to jest na żywo, więc to jest w czasie rzeczywistym, tak jest teraz w Białowieży, ale to nagranie ma około 21 godzin, więc możemy się cofnąć i poszukać tych żubrów, może nam da się je znaleźć. Ja dzisiaj
dzisiaj szukałam i niestety wydaje mi się, że dzisiaj tam jeszcze niestety nie przybyły. No nie, oczywiście nie oglądałam całości tego filmu 21-godzinnego, tylko robiłam sobie takie przeglądy, jak robię z wami teraz, i żubrów nie spotkałam. Tutaj doszłam do nocy i zobaczcie, to jest kamera na podczerwień, więc można trafić też na takie żubry o jakiejś późnej porze i spotkać je na przykład w nocy na tym filmie, więc dla cierpliwych jest to duże wyzwanie, dla mniej cierpliwych myślę, że można spokojnie wykorzystać właśnie do tego, żeby sobie na żywo posłuchać, jak śpiewają nam ptaki, bo to jest takie odprężające i wyciszające, ale też to, co jakby na mnie zrobiło wrażenie, jak sobie przeglądałam to nagranie, to możemy popatrzeć, jak się zmienia dzień i jak on zaczyna wstawać, jak zmieniają się cienie i zwłaszcza jeżeli mamy taki słoneczny dzień, jak był tam w Białowieży, w okolicach Białowieży, dzisiaj już mamy, zobaczcie, świt, a zaraz będziemy już mieli pełne słońce. I cały czas te ptaki nam śpiewają. To, co jest tutaj jakby jedno, co możemy robić, to są zrzuty ekranu, ale zobaczcie, to narzędzie, jak już nam się na przykład uda trafić na te żubry, to jak najeżdżamy znowu na to wideo, to pod spodem nam wyskakuje taki pasek, w którym możemy powiększyć obraz do pełnego ekranu, przyciszyć dźwięki. Teraz już wyłączyłam nasze ptaki, ale możemy też zrobić zdjęcie. Jak najedziemy tutaj, to robi nam się zdjęcie i ono się zapisuje od razu w pamięci naszego komputera. Tutaj mi spadło, mogę je sobie otworzyć z tego momentu, w którym zrobiłam zdjęcie. I wracam do podglądu na żywo. Słuchajcie, może się ktoś pisał o dzikach. Żubry pojawiły, niestety się nie pojawiły, ale zobaczcie, zaczyna się zmierzch, jakie mamy długie cienie. Więc żubry online polecam do podglądania jako jedno z miejsc, które możemy zobaczyć. Kolejna rzecz ze zwierzakami, trochę mniej, słuchajcie, na wolności, ale za to będą, mam nadzieję. Zobaczcie, co tutaj mamy. To są jedne z moich ulubionych zwierzaków. Tutaj za bardzo nie ma dźwięku, ale za to mamy ich całe mnóstwo. Spotkanie z pingwinami. Możemy liczyć, możemy się na przykład tak bawić z dzieciakami. Ile znajdziecie pingwinów albo jakiego rodzaju. To jest akurat, słuchajcie, z Kansas City, też kamera na żywo, która pozwala nam przyglądać, zobaczcie, tutaj pływają fajowe, co? Pingwiny, słodziaki, Agnieszka pisze. Ja też uwielbiam pingwiny. Tu się jakiś jeden trzepie. Przed chwilą tu jest jakiś mały leżący. Możemy się przyglądać temu, jak wygląda życie pingwinów, jak one się poruszają, w jaki sposób pływają, a jak się poruszają na lądzie. Jest ich tutaj całkiem dużo. Jak pojedziemy sobie na dół tej strony, to mamy takie kilka informacji, one są po angielsku, ale nawet jeżeli nie znacie języka angielskiego, to na spokojnie Google Translate wszystko wam przetłumaczy. I tu mamy na przykład, czy one mają imiona, słuchajcie. I wszystkie pingwiny mają imiona. I oni próbują je rozróżniać po opaskach, które noszą na swoich skrzydełkach. Ale na kamerze nie zawsze widać, zwłaszcza to, jak są nazwane te pingwiny. Taki jest tutaj podpowiedź. Tu jest też informacja, że one jedzą dwa razy dziennie, ale niestety nie ma informacji o której, bo tak to można by też podejrzeć, gdyby była informacja, o której godzinie jedzą i wpaść na jedzenie do pingwinów. Ile jest pingwinów? Słuchajcie, możemy, jest 16
pingwinów królewskich, 38, oj, teraz niestety nie wiem, jaki to jest gatunek, Gentoo Penguins i jeszcze 19 Humboldtów jakichś. Więc, a nie, tych 19 jest na innym, w innym miejscu, czyli tutaj mamy 16 i 38, czyli ponad 50, 54 pingwiny, które możemy tutaj sobie poobserwować, więc możemy sprawdzić, ile widzimy, ile możemy znaleźć, a ile jeszcze możemy, gdzie więcej dalej musimy ich szukać. Relaksujące takie pływające pingwiny dla mnie są. I słuchajcie, Ania Piś pyta o małpki. Tu wam znalazłam, słuchajcie, jeszcze, to jest znowu, strona jest po angielsku. Ale możemy sobie spokojnie ją przeglądać, mamy zdjęcia. W międzyczasie odpowiem, Magda, jak cię wyrzuciło i weszłaś drugi raz, to nie musisz się wpisywać drugi raz na listę obecności. Wystarczy raz, bo lista obecności jest niezależna. Jak się już wpisałaś, to będziesz na liście. I tu, słuchajcie, mamy podglądy, zebrane linki do różnych zwierzaków. Mamy jakąś farmę i tutaj po prostu, słuchajcie, nawet jakby nieznajomość języka nie jest trudnością, mamy zdjęcie łączną, ten zielony przycisk to jest to, co was interesuje. Nie będziemy oglądać wszystkich, bo mamy też ograniczony czas, a poza zwierzakami chcę wam pokazać też inne rzeczy, ale zobaczcie, tu mamy na przykład pandę wielką, prawda? To jest panda wielka. Tak, panda wielka, nawet to jest mała panda wielka, w sensie baby. Nie wiem, jak się mówi, szczeniak pandy wielkiej? Chyba nie. Która tu jest na zdjęciu i możemy podglądać z Edynburga pandy. Z San Diego znowu są pingwiny. Zobaczcie, w ilu różnych miejscach możemy się znaleźć. Z San Diego są też niedźwiedzie polarne. Słonie z Dublina, z Houston są żyrafy, potem mamy, o ja, pomóżcie mi, powiem wam, że to są karolki i zaraz się dowiecie, dlaczego karolki, ale to nie są karolki, tylko czarna dziura w głowie, słuchajcie, to wszystko online. Tak, Anna, jakbyśmy weszli w to tutaj zielony przycisk, zobacz, watch online. Borsuki, dzięki, no właśnie, borsuczki, oczywiście. Dzięki, jeju, słuchajcie, no przerażające głowa. Jak kliknęłam akurat właśnie przy borsukach w ten zielony przycisk watch online i kieruje mnie do kamery, która pozwoli nam, słuchajcie, pooglądać borsuki. Nie działa, działa, ale akurat ich nie widać. Tu coś jest, ale nie wiem, co tutaj widzimy z tyłu. To tak jak z żubrami, że czasami mogą być niewidoczne. Ale zdecydowanie to jest odpowiedź na twoje, Anna, pytania. To wszystko online. Pokażę wam jeszcze dużo innych miejsc, które online na żywo możemy podglądać. Tu są te pingwiny, które wam pokazywałam z Kansas City. Z Kansas mamy, zobaczcie, też żyrafy. Potem z Atlanty znowu pandę wielką. Afrykańskie zwierzaki. I w zoo w Australii. Więc do wyboru, do koloru tych miejsc, które wam pokażę i linków, które wam wrzucę, będzie bardzo dużo. Nie musicie oglądać oczywiście wszystkiego, bardziej trochę chcę pokazać wielką przestrzeń, którą mamy i z której możemy korzystać. Dla każdego coś miłego, w zależności od tego, dokąd chcecie się udać i co chcecie pokazać. Słuchajcie, dalej pojedziemy do ptaków. Jeszcze idąc, zostając przez chwilę ze zwierzakami,
Najbardziej i najwięcej ptaków, które możemy podglądać, to bociany. Słuchajcie, jest nawet taka strona z bocianami, bocianyonline.pl, wrzuciłam wam link, z kamerkami i zobaczcie, ile tych bocianów i w Polsce, w samej Polsce mamy, słuchajcie, 45 takich kamer, gdzie jest też informacja o tym, czy bocian jest. I czy to jest kamera, tu mamy, czy jest bocian, są takie miejsca, gdzie nie ma bociana, bo na przykład nie przyleciał, ale też czy można, czy ona jest dzień i noc, bo czasami jest różnie i na przykład te kamery nie obsługują nocy, bo nie są na termowizję, ale mamy kamery w bocianych gniazdach w Polsce, w Niemczech, we Francji, w Belgii. I jeszcze w różnych, tu mamy nawet hiszpańskie bociany, które możemy podglądać. Więc można sobie wybrać, gdzie do takiego bociana chcemy pojechać. I jak wybierzemy sobie jeden z takich bocianów, tak, tak, już klikamy, jak mi pozwoli. Dzisiaj już oglądałam bociany, więc działało, tylko teraz nie chcę chwilowo mój komputer współpracować. Wy możecie klikać w międzyczasie, ja będę tutaj próbować, no wróciłaś, jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w łasku, pierwsze bociany z linku, tu jest pod spodem taka informacja, że przekaz może zawierać treści drastyczne, więc to też do sprawdzenia, jak rozumiem, po prostu różne rzeczy w gniazdach bocianych się dzieją, zrobię większy na cały ekran, żebyście dobrze widziały, jakiś bociek nam tutaj wysiaduje pewnie swoje jaja, czekając na małe bocianiątka. Zaraz sprawdzimy. O, obrócił się do nas. Dziękujemy, panie bocianie. Tutaj nie ma dźwięku, więc tylko możemy podglądać tego bociana, czy on jest właśnie w gnieździe, czy go nie ma, co robi. I w zależności od tego, słuchajcie, spróbuję łączyć. Nie, tu nic nie ma w dźwięku. Zobaczcie, jaka cudowna pogoda. Zawsze mi szkoda tych bocianów, bo one mają te gniazda takie nie zamknięte. Jak na przykład pada deszcz, to biedaki mokną w całości. Więc bocianów mamy całe mnóstwo. Oczywiście do przetestowania to zawsze, jeżeli korzystacie z takich narzędzi z dzieciakami czy z kimkolwiek innym, to warto sobie przed tym, jak wrzucimy, jeszcze sprawdzić, czy na pewno dzisiaj nam działa. To oczywiście nie zawsze daje gwarancję, bo tak jak ja się przygotowuję do spotkania z wami, to na przykład teraz mi działa, a za chwilę nie będzie działać. Ale jeżeli to mamy większą pewność, że przynajmniej te pół godziny, godzina czy dzień wcześniej działało. Angelika też rzuca jeszcze inną stronę z bocianami, dzięki. Więc bocianów jest całe mnóstwo, możemy sobie je podglądać i przyglądać się. I to jest taka podróż, która oczywiście na co dzień możemy oglądać bociany, ale z daleka i raczej z dołu, albo gdzieś tam z drogi. Ja zawsze gdzieś zaczynam, zaczyna się ten czas, kiedy bociany zaczynają przylatywać i wyruszam na święta wielkanocne czy w jakąś inną podróż, to strasznie się cieszę, jak mogę je spotkać. I zawsze taka podróż, przy której spotkam bociana, który gdzieś tam sobie chodzi po łące, jest dużo fajniejsza niż taka, kiedy ich nie spotkam. Więc mamy bociany, ale poza bocianami, słuchajcie, jedziemy do kolejnej strony, która znowu jest zbiorem linków z kamerami. I ja już tutaj odfiltrowałam. Ona nam pozwala oglądać właśnie zwierzaki. W różnych miejscach. Różne zwierzaki, one są tutaj podpisane. No i znowu, łatwiej jest spotkać bociany, bo one, zwłaszcza teraz, raczej siedzą w gnieździe. Możemy oglądać pszczoły, no ale tak jak weźmiemy sobie na przykład te żubry, u których już byliśmy, no to one albo będą, albo ich nie będą. To jest zawsze wyzwanie z tymi kamerami online i podglądania zwierzaków. Jakieś straszne reklamy mi tu wychodzą. I wybieramy, gdzie chcemy iść i co będziemy. Jest mnóstwo bocianów, tak jak mówiłam. Ale tu mamy na przykład sokoły. Klikamy.
Potem będziemy musieli kliknąć jeszcze raz. Nawet nie od razu nas przyniosło, ale widzicie, nie ma sokoła. Poleciał gdzieś. Sokoły z Gdańska. Ale Ania pyta się o inne zwierzaki, więc tutaj poza tymi zoo, które pokazywałam wcześniej, to tutaj mamy kolejne zebrane zwierzaki, które możemy podglądać. O, tu jest sokół, zobaczcie. To chyba nagranie, a nie na żywo. Zaraz się okaże. Na żywo. Siedzi sobie sokół. Jakimś dziwnym dźwiękiem. I kolejne zwierzaki możemy wybierać. I wokół jednego zwierzęcia możemy zbudować całą lekcję, potem poszukiwać dalszych informacji na ich temat, nawet wykorzystując technologię od najprostszej Wikipedii, na przykład poczynając. Zamykam sokoła. Słuchajcie, kolejne miejsce, które ja bardzo lubię jako samo miejsce, u sokoła już byliśmy, to jest fokarium. O, będą foki. Zobaczcie, to jest a miasta online. Ania, dojedziemy i do miast. Poczekaj. Słuchajcie, fokarium na Helu to jest miejsce, które ja odkryłam w tym roku. Nie wiedziałam o nim wcześniej. Znaczy, gdzieś tam słyszałam, ale nie było. Może nie wiedziałam, nie byłam. W tym roku byłam na Helu i byłam też w fokarium, więc mogłam je zobaczyć na żywo. Tutaj zaraz puszczę na żywo, zobaczymy, czy będą te foki i czy będziemy mogli je zobaczyć, bo one się mogły przemieścić. Tutaj jest zatrzymana kamera sprzed naszego spotkania, pewnie mniej więcej. No, widzimy 18:26 i tutaj widzicie, kilka fok nam się wyleguje na słońcu. Zaraz zobaczymy, czy nadal tam siedzą. Nie, nie ma ich, więc bardzo się cieszę, że zatrzymałam w tamtym momencie, bo dzięki temu mogłam wam pokazać, że rzeczywiście one, czasem można je spotkać. Ale o, widzicie, wychodzi jedna. O, zawiesiła się. Wyszła. Słuchajcie, specjalnie do was przyszła. Cześć, foka. Mam nadzieję, że sprawię wam to chociaż odrobinę radości, że za bardzo się ze mnie nie nabijacie. Ja mam wielką radochę właśnie, jak takie foki tutaj przychodzą, przypływają i że właśnie nam się pojawiła. Jakość tego obrazu nie jest najlepsza, ale mam nadzieję, że widzicie tą fokę, która nam tutaj skacze. Wyszła specjalnie dla was. To jest na żywo, zobaczcie tutaj. A tu pod spodem możemy posłuchać, jakie odgłosy wydają szczenięta fokszarych, które się urodziły w tym fokarium. Puszczę wam. Trochę jak koty biją. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję słyszeć fokę na żywo. Ja niestety nie, ale przynajmniej tutaj możemy posłuchać takie szczenięta fok krótko po urodzeniu, jakie dźwięki z siebie wydają i przy okazji tutaj niestety wiesza się obraz pooglądać, jeżeli będziemy mieli szczęście. Jak noworodek, Anna, no właśnie. Albo jak jakiś kot. Małe koty też tak robią. Wyłączam. I tutaj przy fokach, tu jak pojedziemy na dół, to możemy podejrzeć, że jakie są godziny karmienia fok, 11 i 14, więc do upolowania, do sprawdzenia, tutaj myślę, że jak jest 11 i 14, to pojawiają się pracownicy fokarium, którzy wrzucają im ryby i wtedy na pewno możemy zobaczyć więcej niż tą jedną fokę, to i tak
bardzo się cieszę, że jest, inaczej niż żubrami, które się nie pojawiły, nie przyszły do nas, ale o tych godzinach, kiedy jest karmienie, na pewno można ich zobaczyć więcej. Wieszają się foki, zostawiamy je. Jedziemy dalej. Tu jest, nie pamiętam, chyba pszczoły, zaraz zobaczymy. Tak, tu możemy podglądać pszczoły. I myślę, że to też jest jakby podglądanie takie żywe w naturze, w lesie. Podglądanie pszczół też jest na pewno dla Was do wykorzystania w pracy z dzieciakami, zwłaszcza teraz, kiedy musimy coraz więcej mówić o tym, jak dbać o pszczoły i jak o nie zadbać, jak je też karmić. Akurat żadne niestety nie chcą do nas przylecieć. Ale kolejna kamera, jedna z listy, tę, którą wcześniej wrzucałam. I tu jeszcze powinnam dalej wrzucić, ale już jak jesteśmy tutaj, to niech będzie. Słuchajcie, jak zostajemy w naturze, ale już zostawiamy zwierzaki, to możemy na przykład na Sycylii poprzyglądać, jak wygląda wulkan Etna. Muszę odświeżyć stronę, bo widzę, że się nie załadowało nagranie. Jak wygląda w tej chwili? Ania pisze, że kupiła śledzia dla foki. A, no właśnie. Widzę to nagranie, coś się rusza, czy się zawiesiło? Słychać, wieje wiatr, więc możemy się przyglądać też naturze, bo to jest kamera statyczna, więc nie za bardzo możemy się w różne strony przemieszczać. Ale zobaczcie, oprócz nas 390 innych osób też teraz podgląda, co tam w okolicy Etny na Sycylii się dzieje. A tu mamy też różne inne kamery, do których też wrócę, bo to jeszcze kamery miejskie, to mam w kolejnych slajdach, które możemy podglądać na żywo, już nie tylko tak jak na Google Mapsie, są to zdjęcia z danego momentu, tylko na żywo możemy podglądać, co się dzieje w danym miejscu. Tu nam wieje wiatr dosyć intensywnie. I słuchajcie, jeszcze trzy, tak zostając chwilę przy fokach, to trzy i mniej wycieczkowo, ale myślę, że bardziej tak odprężająco do podglądania tego, co się dzieje i do takiego przyglądania się i poprawiania sobie humoru na co dzień. To chciałam Wam pokazać trzy fanpage, jeżeli korzystajcie z Facebooka, to polecam do podglądania i do obserwacji. Jedno to jest właśnie Fokarium, fanpage tego Fokarium z Helu, które przed chwilą wam pokazywałam. Oni nie są bardzo nachalni, ale wrzucają raz dziennie, czasami dwa razy dziennie różne posty, na przykład takie z wypuszczania foki, która była u nich na jakiś czas rekonwalescencji, a jest wypuszczana do Bałtyku i odzyskuje swoje życie, więc myślę, że to jest mniej wycieczkowe, ale już pozostając przy fokach, to tak mi wpadło i się skojarzyło. A pozwala nam też na taką krótką mini wycieczkę, jeżeli jesteście w tym medium, zobaczcie, tu jest właśnie taki filmik z wypuszczania jednej z fok do Bałtyku. Została wypuszczona z koszyka. Zastanawia się, co zrobić. Filmik jest krótki, więc zaraz się... O, już się skończył. I oni codziennie takie krótkie posty wrzucają odnośnie tego, co robią, jak wygląda ich praca. Więc jeżeli macie chęć, to zapraszam. Drugie takie miejsce,
które też chcę wam pokazać jako taki bardzo przyjazny fanpage, który możemy podglądać. To jest na Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe w Bieszczadach. I tutaj mieliśmy zwolenników gór na początku, więc jeżeli macie chęć podglądać bieszczadzkie krajobrazy i bieszczadzką naturę, to bardzo, bardzo polecam ten fanpage. On jest prowadzony, przynajmniej na początku był prowadzony tak bardzo i z tego jak teraz obserwuję zdjęcia, które są, w jaki sposób są podpisywane, zaczęli go prowadzić po prostu leśnicy, którzy robili zdjęcia i się nimi dzielili. I tutaj mamy i do czynienia właśnie, mamy tutaj jakiś krótki filmik jakiegoś ptaka. Ja jestem słaba w zwierzaki, a już tym bardziej w ptaki, więc nawet nie będę próbować, żeby się nie ośmieszyć bardziej niż bym mogła. Mamy czasami właśnie takie proste bardzo zdjęcia nieba albo jakiegoś szerszego krajobrazu, ale jest też mnóstwo zdjęć zwierzaków, które możemy spotkać w Bieszczadach, czyli na przykład zobaczcie niedźwiadka. Niedźwiadek, który gdzieś tam został spotkany przez leśnika w Bieszczadach w ostatnim czasie. Tu mamy żubra, nie spotkaliśmy go tam na żywo na nagraniu, ale tutaj mamy, na żywo go nie było, ale mamy nagranie z właśnie Bieszczad, bo w Bieszczadach też możemy spotkać żubry, też jest tam taka osada żubrów. I tak dalej, i tak dalej. Jak wejdziecie, polubicie ten fanpage, to na co dzień wam może dostarczać takich właśnie różnych porcyjek, deserków ze zwierzakami albo z naturą. Tu mamy niedźwiadka, który dobiera się do jakiegoś kawałka drewna i pewnie szuka tam jakichś smakołyków. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejny fanpage. I jeszcze jeden. Ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu. To już jest miejsce, do którego trafiają zwierzaki, które no mają jakiś problem, jakąś trudność i zostały, nie mogą same się rozwijać. Jest to ośrodek, który im pozwala i je zazwyczaj leczy. I na przykład oni w tym roku, wejdę w filmy, słuchajcie, czasami trafiają do nich różne ledwo co urodzone zwierzaki, które często tracą swoją mamę. I ja na przykład od kilku miesięcy przyglądam się karolkom, borsuczkom właśnie, dlatego się śmiałam, mówiłam wam, jak pokazywałam wam barsuka i nie mogłam sobie przypomnieć, jak się borsuk nazywa, i mówię, to są karolki, dlatego że właśnie tutaj mamy karolki. Karolki są już całkiem duże, zobaczcie, ale jak ja je zaczynałam, znaczy nie zaczynałam, bo już od pewnego czasu ten fanpage podglądam, to były malusieńkie, miały zamknięte oczy, nic nie widziały, ledwo się ruszały, były karmione butelką, a teraz są już całkiem wielkimi borsukami, które w tej chwili zaczynają przyzwyczajać się, też już wcześniej mieszkały w takim namojocie, a teraz zaczynają się, oswajają się z sianem, zaczynają żyć w boksie i będą niedługo oswajane też ze środowiskiem zewnętrznym po to, żeby mogły być później wypuszczone. Więc tutaj oni nam oferują przyjrzenie się temu, jak takie borsuki się rozwijają, jak takie życie wygląda. Były też lisy, są zresztą lisy, luiski, karolki, bo to jest karolek i karolcia,
Lisy luiski, jest Luis i Luiska, dwa małe liski, które się rozwijają. Tutaj mamy małe sarenki, jest całe mnóstwo ptaków, jest czasami trochę smutnych historii, bo nie wszystkie zwierzaki daje się uratować, ale no mi dostarczają codziennie, czasami niecodziennie, bo w zależności od tego, jak algorytmy Facebooka ustawią i czy mi wrzucą taką informację, czy nie wrzucą, to albo podglądam, albo nie podglądam. A czasami sobie specjalnie wchodzę na ten fanpage, żeby zobaczyć, co tam słychać u moich Karolków, bo je uwielbiam. To spróbuję przelecieć gdzieś daleko z tymi filmami, żeby wam pokazać te małe Karolki, te borsuczki, które były jeszcze takie malusieńkie i ślepe, tylko musi ze mną chcieć współpracować Facebook. Oni wrzucają dosyć dużo, dużo materiałów, ale to nie jest tak, że wszystko oglądamy, że wszystko nam się wyświetla, więc tego się nie bójcie. Już jesteśmy 3 tygodnie temu. Jeszcze kawałek. Chyba, że nie będzie chciał ze mną współpracować tak bardzo, jak ja bym chciała. Beata się zachwyca sowami. No właśnie, każdy może znaleźć tutaj swojego ulubionego zwierzaka, zwłaszcza jeżeli lubicie takie zwierzęta. Dzikie. Już nie będę, słuchajcie, o, tu mamy, one są już tu całkiem, całkiem duże, ale pokażę wam jeszcze Luisa i Luiskę, bo to było dla mnie, może wy to wiecie, dla mnie to było mega duże, duże zaskoczenie, bo nie miałam pojęcia, jak wyglądają, małe lisy. One już tutaj są trochę większe, bo też widzą, też jak trafiły do ośrodka, to jeszcze były totalnymi ślepakami, ale gdyby nie to, że oni mówią, że to są lisy, to ja nie miałabym pojęcia, że to są lisy. Zobaczcie, one nawet nie przypominają jeszcze rudzielców i nie mają ani krzty rudego koloru. Jak sobie je tam potem w międzyczasie, przez ostatni miesiąc pojawiło mi się kilka innych filmów z lisami, luiskami, to one zdecydowanie stały się rude i rzeczywiście to są lisy, a nie tylko jakieś małe ssaczki, które nie wiadomo czym są. Dobra, to mieliśmy zwierzaki, jedziemy dalej. Muszę sobie tu przesunąć. Poczekajcie. Muszę znaleźć moją kolejną stronę z kolejnymi. Teraz pojedziemy. Wrócimy na chwilę do prezentacji. Mieliśmy, słuchajcie, naturę, znaczy zwierzaki i fanpage. I teraz jedziemy, słuchajcie, miejskie podróże, tylko ja muszę, wy zostańcie chwilę tutaj z prezentacją, a ja sobie już włączam moje kolejne nawet nie slajdy, tylko strony. Anna, a może? Znajdziemy może. Chyba mam nieprzygotowane, ale poszukamy zaraz. Jak znaleźć miasto? Na pewno w którymś z tych linków, gdzie wrzucałam wam kamery, tam gdzie była Etna, tam też można poszukać różnych innych kamer, która pozwala nam na podglądanie na przykład morza. Może mogę zaraz poszukać. Ale słuchajcie, albo wy widzicie cały czas to, co ja wam, moją prezentację, a ja tu już jestem gotowa, żeby wam rzucić, gdzie wy jesteście. Tu jesteście, dobra. Wracamy do udostępniania ekranu.
No, gdzie jesteś? Druga strona jest. Dobra, słuchajcie, widzicie. I teraz tak, miasta poza Google Maps i podróżami wirtualnymi w tamten sposób, które Wam pokazywałam super, super na początku. No to tak, mamy tu akurat dwa z miast. Nie, dwa będą, dobrze, w których też realizujemy nasz projekt. Słuchajcie, Poznań w ramach właśnie z okazji pandemii, w ramach pandemii, kiedy nie mogli realizować różnych innych działań, to realizowali takie wirtualne zwiedzanie i nagrali całkiem sporo filmów, które pozwalają nam przejść się po Poznaniu i obejrzeć różne miejsca z przewodnikiem, który nam wyjaśnia. Magdalena, nie wiem, który poprzedni był adres strony, ale ja na koniec Wam wrzucę wszystkie linki, które pokazywałam. Więc wszystkie będą zebrane, jeżeli nie udało się w międzyczasie zebrać, bo ja staram się wrzucać na bieżąco. Jak coś przegapiłaś, to na spokojnie, ja wszystko mam zebrane i wrzucę wszystko razem na koniec. Więc Poznań za pół ceny. Wchodzimy i słuchajcie, z tej strony możemy wybierać miejsce, które w Poznaniu nas interesuje, w zależności od tego, czy Was interesuje osobiście, czy chcielibyście wybrać się z waszymi dzieciakami. Ha, teraz nie mogę znaleźć. Słuchajcie, start. Jesteśmy na stronie. No i co? Edycja wirtualna. Tu musimy pojechać na dół. No i co, jak ja tam wlazłam? Zobaczcie, oprowadzenie. Wchodzimy, weszłam w oferty. Oprowadzenie online. I możemy wybrać, co nas interesuje, co chcemy obejrzeć. Te filmiki, one są krótkie, 15, 30-minutowe, więc nawet jeżeli nie byliśmy wcześniej w Poznaniu i nie mamy za dużo czasu, to może być to nasze pierwsze spotkanie z Poznaniem i w ten sposób możemy przyjrzeć się temu, kto coś do nas mówi. Możemy też, zobaczcie, wejść tutaj w wirtualne zwiedzanie. Wchodzimy na przykład na rynek. Tutaj nie byłam, więc zaraz się okaże, co nam się pojawi. Zobaczcie, mamy widok na rynek z samej góry. Pokazuje nam się, jakie mamy odległości dokąd. Bardzo podobnie jak oglądaliśmy na Google Street View, tyle tylko, że mamy też popodpisywane różne miejsca, które są warte do obejrzenia w Poznaniu. Możemy oczywiście podejść bliżej. Proszę, działaj. Bardzo powoli, ale się przybliża. I możemy się przyglądać Poznaniowi z bliska i poszczególnym miejscom w Poznaniu. Już mamy wyselekcjonowane z opisami, co jest do obejrzenia w Poznaniu. To jest oferta, którą nam przygotował Poznań. Kolejne miejsce, które w podobny sposób odpowiedziało na pandemię, słuchajcie, to jest Wrocław. I we Wrocławiu też mamy całe mnóstwo różnych filmów, w których przewodnik nam opowiada o miejscu. I tych filmów w tej chwili było już 30 parę. I możemy, jak pojedziemy na dół tej strony, to mamy spacery zrealizowane. I w zależności od tego tutaj sobie wybieramy strzałeczką. I tu mamy krótkie odpisy, one są też na górze. Co nas może zainteresować we Wrocławiu i co chcielibyście, chciałybyście
zobaczyć. Tu są te, które będą przed nami, więc możemy na żywo oglądać, na żywo się wybrać z przewodnikiem i taki film oglądać, albo obejrzeć te, które już zostały zrealizowane. Na przykład, słuchajcie, tu mamy, czy wrocławskie krasnale mówią po angielsku, spacer rodzinny, zaraz go znajdziemy. Wrocław alternatywny. Czy wrocławskie krasnale mówią po angielsku? 35 minut możemy się przyjrzeć temu, jak co jest z tymi wrocławskimi krasnalami, gdzie one się znajdują i pewnie dlaczego. Tak podejrzewam, no bo przyznam wam się, że oczywiście nie obejrzałam tych 36 filmów. Nawet nie miałam przestrzeni jeszcze, żeby przyjrzeć się jednym, ale te wrocławskie krasnale do mnie przemawiają i myślę, że tutaj do Wrocławia sobie jeszcze wrócę. I w ten sposób chociaż je odwiedzę i przyjrzę się, czy odnajdę takie, które gdzieś wcześniej widziałam. Tu widzę, że pytasz, Ania, o zamki i pałace. Nie wiem, czy takie linki mam, ale na pewno będę mówiła jeszcze o muzeach i galeriach sztuki. Też wam wrzucę kilka linków. Tak jak mówię, no nie da się wszystkich miejsc pokazać, bo ich jest mnóstwo i tutaj każdy musi znaleźć to, co go interesuje i co go kręci. Ale też znalazłam kilka takich miejsc, gdzie już są zebrane linki, tak jak wcześniej mieliśmy ze zwierzakami. I mam też takie miejsce, gdzie są zebrane na przykład polskie muzea, czy na pewno tam jest zamek w Pszczynie do obejrzenia. To był Wrocław, słuchajcie, Kraków. Pewnie kogoś z Krakowa ze sobą też mamy. Kraków.pl/spacer. Jest bardzo, słuchajcie, przyjazny. Klikamy sobie początek. No. I jesteśmy. O, tu jest, muszę, poczekajcie, zrobię tak, bo tego w zasadzie nie musicie widzieć. Ja chcę mieć podejrzenie na czat, żebym widziała ewentualnie, jeżeli coś do mnie piszecie. Klikamy start. Tych wirtualnych spacerów jest coraz więcej i tutaj chcę wam pokazać, że właśnie takie miejsca są, a czasami, jeżeli myślicie o jakimś konkretnym miejscu, to warto wejść na stronę, no i co? Będziesz nam Krakowie działał, czy nie? Tak pięknie jeździło po tym Krakowie, słuchajcie. Galeria Panoram. A teraz nic mi się nie chce, nie chce mi nic ruszyć. Początek. Start. Jeszcze raz. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków. Kraków to mi. Mi pięknie przemieszczałam się po Krakowie, ale słuchajcie, teraz coś mi się zawiesiło i w ogóle nie chce ze mną jechać. Co więcej, tu jakiś pan do mnie mówi, włączyła nam się, zrobimy, wyciszę tą stronę, żeby nam się nie dzwoniło. Nie, to nam wróciło po prostu różne zdjęcia. No nic, nie, to zachęcam do tego, żebyście sobie połaziły po tej stronie. To, co tu mamy więcej, mamy, zobaczcie, różne galerie panoram, kiedy możemy ten Kraków obejrzeć, na przykład mamy iluminację nocną. Możemy wybrać, jaki budynek chcemy pooglądać, słuchajcie. Klikamy. Rynek Podgórski. Kliknij, aby przejść dalej. No i co? Będziesz z nami współpracował, czy nie? Zobaczcie, no nie współpracuję. Myślę, że przynajmniej z tego, co pamiętam, jak się przygotowywałam, to tu mogłam się też przemieszczać i oglądać z różnych stron. Nie mogę, nie szkodzi. Ale możemy też wchodzić na
na różne, właśnie wybrać się na spacer, czy przyglądać się kościołom, czy synagogom i innym obiektom centralnym. Widzę, że tu mamy galerię 3D, apteka, galeria 3D, więc jeżeli dawno na przykład nie byliście w Krakowie i tęsknicie za Krakowem, albo chcielibyście zabrać wasze dzieciaki, to myślę, że ta strona pozwala nam na bardzo, bardzo dużo, ale widzicie, znowu weszłam w kościół świętego Wojciecha, czyli ten jednak i on dalej ze mną nie idzie. Więc ja wam nie pokażę, ale tu już widzę, że wchodzicie do Pałacu Sztuki, weszła Beata. Grażyna pisze, że zaprasza, więc jakby ta strona pozwala naprawdę na dużo. Nie widać tego na moim obrazku, bo ze mną w tej chwili nie pracuję, ale macie link, więc możecie sobie popodróżować. I tak samo teraz, a tak samo jak jest taki czas, kiedy nawet jesteśmy, nie zawsze możemy, nie tak łatwo jest do tego Krakowa dotrzeć, bo wiadomo, że to są i środki, i czas, więc chociażby tym palcem po tej mapie, która została przygotowana, i generalnie jest super, jak z nami współpracuje, a nie tak jak ze mną teraz. Ale takich wirtualnych spacerów, te wam wrzuciłam te kilka, trzy miasta, Poznań, Wrocław i Kraków, ale ich jest mnóstwo przygotowanych przez różne gminy i różne miasta i zobaczcie, jak wejdziecie na tą stronę, wirtualny kraj, oczywiście, że to wymaga od nas czasu i takiego być może zawzięcia, żeby znaleźć to, co chciałoby, co chcemy znaleźć i co będzie nam odpowiadać, ale jest ich bardzo, bardzo dużo. Mamy różne i miasta, ale zobaczcie, tu mamy wirtualnie po Roztoczu, nie wiem, co jest w środku, no bo nie byłam. Tu mamy Zamek Książ w Wałbrzychu, ktoś pytał o zamki i pałace na przykład, więc tych takich podróży jest bardzo dużo, które możemy przyjrzeć się, więc w zależności od tego, czego szukacie, to tutaj możemy na tej stronie odnaleźć. Jedziemy więc wirtualny kraj, zobaczcie, on się nazywa największy portal wycieczek panoramicznych, więc pozwalających nam się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. Ale oprócz właśnie tych kamer polskich, mamy też na przykład, słuchajcie, możemy pojechać dużo dalej. Być może w taką podróż, którą samodzielnie, no już jest w jakiś tam sposób trudniejsza, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy zabrać naszych uczniów, nasze uczennice na taką wycieczkę. I mamy na przykład, słuchajcie, Londyn. No i co, będziesz działał? Wszystko się zawiesiło, słuchajcie. No. Nie. Play. Live. Ach. No co za złośliwość. Teraz się zawiesiło w ogóle. Tu jedzie, a w tą stronę góra-dół nie jedzie. Jedzie jako na boki. No dobra, dajmy tej stronie czas, chwilę. Dla Londynu. Spróbuję przeładować. Zobaczymy, czy pokaże nam wtedy więcej. Zobaczcie, te wirtualne wycieczki, one są z różnych sposobów, bo w Poznaniu i we Wrocławiu to były nagrania z przewodnikami. Potem w Poznaniu zobaczyłyśmy też taką podróż, która nam pozwala przyglądać się różnym miejscom. Podobnie działa Kraków, jak działa. Mam nadzieję, że u was działa. Tutaj w Londynie mamy kamery na żywo, ale widzicie, u mnie się nie ładują. Czy u was działają? Wejdźcie na tą stronę i po prostu możecie pooglądać różne miejsca w Londynie. Ja już nie będę czekać. One w zależności od tego, w którym miejscu. Tutaj z Westminster Bridge Webcam, to jest ten najbardziej znany most, którym możemy pooglądać. Widzimy tam też Big Bena.
Ale u mnie, jak widzicie, nic. Znaczy nie widzicie, bo ja też nie widzę, więc wy tym bardziej nie możecie widzieć. Spróbuję jeszcze raz odświeżyć, ale nie wiem, czy to się uda. Ale jak się nie uda, nie szkodzi. Macie link. Dobra, słuchajcie, nie ładuje się, szkoda czasu. Jedziemy dalej. Tu mamy różne kamery z różnych miast. O, możecie podglądać Londyn. No właśnie, bo to u mnie nie działa, ale słuchajcie, tutaj mam schody hiszpańskie w Rzymie. Oczywiście, że się musimy odświeżyć, bo już w międzyczasie zapomniało, że ja tu byłam. I mamy podgląd, słuchajcie, na schody hiszpańskie. Wyłącza dźwięk, bo to nam ściąga też dźwięk ulicy. Nie wiem, czy kiedyś byłyście w Rzymie. Jeżeli tak, to ja tak pustych schodów hiszpańskich, jak możemy oglądać teraz, nie widziałam nigdy, nawet w środku nocy. Zdarzało się, że tam byli ludzie, więc rzeczywiście pandemia nam zmieniła bardzo oblicze. Aczkolwiek też jest zupełnie inaczej niż jeszcze miesiąc czy 1,5 miesiąca temu, kiedy tu nie było żadnych ludzi i to były też jeszcze większe pustki. Tu rzuciłam nam schody hiszpańskie, ale na tej stronie, jak wejdziecie sobie, wytniecie z tego, wrzuciłam wam już link, czy nie? Nie wrzuciłam jeszcze, to wam już wrzucam link. Ale jeżeli wejdziecie tylko na początek tej strony, to możemy przyjrzeć różne inne, przyjrzeć, zobaczyć różne inne. Widzicie, zaczyna mi się plątać język. Piątek wieczór, przepraszam was najmocniej. Różne inne miejsca, które możemy podziwiać na żywo. Mamy na przykład tutaj różne plaże z morzem. Ania, nie wiem, o jakie morze ci chodziło, pewnie polskie. Też możemy poszukać, ale możemy też dużo dalsze morze sobie obejrzeć. Jest Jerozolima, Ściana Płaczu i dużo innych miejsc, ale możemy, zobaczcie, tutaj przeglądać też miejscami. O, możemy wejść w Polskę, zaraz zobaczymy, co mamy w Polsce. Mamy, zobaczcie, widok na Zamek Nidzicy. Jest Sopot, Ania. Czyli wchodzimy na stronę główną, kamery na żywo, Polska, Sopot i mamy widok na plażę w kurorcie. Na pewno jest więcej, ale to pierwsza, którą odnalazłam w ten sposób. One pewnie są różnej jakości, ale jak widzieliście, ta ze schodami hiszpańskimi była całkiem spoko. Dobra, to trochę kamer na żywo już za nami. Jeszcze, słuchajcie, jeszcze mam dla was kilka muzeów. Zobaczymy, czy zdążymy ze wszystkim, ale jeszcze zanim, słuchajcie, na początku było jak lubicie podróżować, w jaki sposób, i tam się pojawiło, że niekoniecznie samochodem, ale w różny inny sposób. I słuchajcie, można też zobaczyć. Jest kilka takich miejsc w sieci, na YouTubie na przykład, które nam pokazują widok z kabiny kolejarza, to się tak mówi, motorniczego nie, chyba kolejarza, prawda? Tego człowieka, który kieruje pociągiem. Jeju, jakiś po prostu błaźnie się dzisiaj przed wami. I tutaj mamy, słuchajcie, no one są zwykle długie, te filmy, te nagrania, bo to jest pełne nagranie. Tutaj mamy na przykład widok z podróży z Kapliny do Sarajewo przez 99 tuneli i 65 maszynista. Dzięki Boże, po prostu ja dzisiaj naprawdę jakby jakieś zaćmienie, słuchajcie.
I ten pociąg nam jedzie, wyłączyć dźwięk i możemy się przyglądać, poczuć, jakbyśmy byli w tej podróży i byli tym maszynistą, który jedzie. Zmieniają nam się krajobrazy, co jakiś czas wpada miasto, więc to zwłaszcza dla fanów kolei może być niezła gratka. Ale myślę, że też właśnie wpadliśmy pod jakiś most. On oczywiście co jakiś czas przejeżdża przez kolejny most, na 65 i w końcu jest 99 tuneli, nie mostów oczywiście. Tu akurat stoi na stacji. Wybrałam jeden, ale słuchajcie, Miasto Dzieci, taki portal, przygotował takie zestawienie, żebyśmy nie musieli tego szukać na YouTubie i wrzucać. Tylko mamy właśnie takie przejażdżki pociągami z całego świata i możemy wybrać skąd, dokąd chcemy pojechać i co chcemy zobaczyć. One są tutaj krótko opisane. Gdzie klikamy? A, bo u mnie nic nie jest podświetlone, nie działa mi. Klikamy w to, co jest czerwone i wtedy nam przenosi nas do nagrania. U mnie nic nie działa, ale stąd właśnie wybrałam tą jedną, którą wam rzuciłam z Sarajewo. Ale jak widzicie, jest ich tutaj dużo więcej, więc w zależności od tego, dokąd chcielibyście się wybrać albo gdzie taką podróż pociągiem sobie wyobrazić, tam możecie. Mamy na przykład, zobaczcie, słuchajcie, podróż Moskwa-Władywostok, 10 tysięcy kilometrów. Nie wiem, co tam będzie w środku. 110-godzinny film, nie sądzę, pewnie jakiś skrót. Po kolei, kolejne dni możemy kolejne dni tej podróży oglądać. Tutaj to rosyjskie pociągi nam udostępniły taką gratkę. Więc tych podróży jest tutaj całkiem sporo. Mamy też polskie dwie trasy, więc nawet kiedy nie możemy się wybrać pociągiem i wyruszyć w taką podróż, to chociaż możemy sobie włączyć, na przykład jeżeli ten i pooglądać. Ale jeżeli na przykład wolimy, słuchajcie, podróżować samolotami, to dwa miejsca związane z samolotami. Jedno miejsce to jest podglądanie samolotów na żywo, radar lotów. Musimy odświeżyć, tu się jakieś zaraz głupie reklamy niestety wyświetlą. I tych samolotów, słuchajcie, jest bardzo mało, no bo teraz mamy, ale powinno być ich jednak chyba trochę więcej. Mamy samoloty w czasie rzeczywistym, zobaczcie, one się poruszają powoli i sobie przelatują. Jak klikniemy na taki jeden samolot, to nam się pojawi z boku, skąd i dokąd on leci. Ten leci z Frankfurtu do Seulu. Tu mamy skąd leci, możemy też na mapie podglądać, dokąd zmierza. Jaki jest jego dystans, jaki to jest typ samolotu i z jakiego lotniska na jakie lotnisko leci. I jeżeli gdzieś tam lubicie podróżować samolotami albo właśnie zastanawiacie się czasami, jak to wygląda z takiej perspektywy, to właśnie na tej stronie możemy sobie je popodglądać. Czasami to jest całkiem sympatyczny. Ten radar też, ja tego nigdy nie robiłam, ale słyszałam, że niektórzy potrafią z niego tak korzystać, że na przykład jak leci gdzieś tam samolot pod nimi, to zaczynają szukać, jaki to jest samolot i skąd, dokąd leci. Więc to taka prosta podróż samolotowa. Ale myślę, że dużo fajniejsze jest, słuchajcie, zobaczyć, co widzą piloci. Podczas, a to już widzicie, widziałam, jak się nazywają ci ludzie, którzy kierują samolotami, piloci, co widzą piloci podczas lądowania. I tutaj akurat serwis na temat zebrał kilka takich filmików, które pozwalają nam
podejrzeć. I zobaczcie, tutaj wybrałam film, co widzą piloci, którzy lądują na Malediwach. To już jest taki moment, kiedy oni przed chwilą powiedzieli do załogi, żeby usiedli, więc to jest tam ostatnie dosłownie 2-3 minuty przed dotknięciem ziemi. I zobaczcie, jak wyłączę dźwięk, on nam jest niepotrzebny. Jak przyjemnie można poglądać też takie morze i takie widoki, co widzą piloci, jak ta ziemia się do nich zbliża. Reklamy. Tu są i widoki z, i tu mamy z kabiny pilota. Teraz powinien być taki moment, że oni rzeczywiście siadają na pasie. On jest taki najprzyjemniejszy, kiedy już jest super blisko. Widzicie tam w oddali. Czekajcie, mogę wam zrobić pełen ekran, to będziecie lepiej widzieć. To nie była dobra decyzja, by się zawiesiło. Za życie. No, dobra, słuchajcie, dobra, jest pełen ekran, więc będziecie lepiej widzieć. Oni tutaj sobie się porozumiewają. Widzimy już w oddali, zobaczcie, pas do lądowania. No i co? Zawiesiło się. No i co? Powiesiła się na amen. Ciekawe, czy mnie słyszycie. Bo ja nic nie mogę zrobić chwilowo. Jest. Dobra. Słuchajcie, zaraz wylądujemy. Słyszycie? Cudownie. Zaraz wylądujemy i pojedziemy dalej do muzeów. Bo jeszcze są takie opcje. Zobaczcie, jakie mają widoki. I piloci, ale jak się siedzi trochę dalej i ma się okienko, to widzi się też dużo. Zwykle nie widzimy z przodu tak pasa. Nawet jeżeli jest, czasami w samolotach są takie podglądy, zwłaszcza na tych liniach, lotach długodystansowych, to można sobie oglądać, niby co tam widzą piloci, ale to nie jest taki, przynajmniej nigdy nie widziałam takiej jakości tego nagrania. I zaraz. O, koniec? O, zawiesiło się znowu. Wylądował nam, ale widzieliśmy do ostatniego momentu niemalże. Słuchajcie, doleciał. Wylądowaliśmy na Malediwach. Fajnie by tam było być teraz, co? Wybrałam Malediwy, bo one mi się tak pomyślałam, że to będzie miłe tak obejrzeć to lądowanie na Malediwach, ale zobaczcie tych nagrań też tutaj z kabin pilota, czyli zupełnie inaczej niż mieliśmy znaczy trochę zupełnie no inaczej niż w pociągu, inaczej się jedzie pociągiem niż podróżuje samolotem. Mamy też różne inne nagrania, więc jest ich tu chyba 12, więc możecie sobie przejrzeć. Ktoś mi pisał o Dubaju, wcześniej było, że chciał pojechać do Dubaju, poleciało, Praga była pierwsza, więc na mapie byliśmy w Pradze, ale możemy tutaj zobaczyć też lądowanie na przykład z Dubaju i z różnych innych miejsc, Lizbona, o wschodzie słońca, zobaczcie, jaka piękna. Więc klikamy i po prostu sobie wchodzimy dalej. No, dobra, jeszcze to nie wszystko. Jeszcze mam dla was, słuchajcie, kilka takich różnych niespodzianek, tylko muszę je odnaleźć. Tutaj są. Dobra, słuchajcie, mieliśmy już trochę natury, mieliśmy już trochę miast. Pytanie było, widziałam w międzyczasie o coś dla geografów, nie wiem, czego potrzebujesz, mogę ewentualnie szukać odpowiedzi na pytanie.
Czy już mi się udało coś pokazać, czy jeszcze są potrzeby? Słuchajcie, kolejne miejsce, które chcę Wam pokazać, no to właśnie kilka takich rzeczy, że możemy wejść do środka i związanych z kulturą. I na przykład Teatr Wielki w Warszawie pozwala nam na super taki spacer wirtualny. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ja tego długo nie wiedziałam. Jeżeli będziecie kiedyś, czy sami, czy z klasą, łatwiej z klasą, bo musi być chyba 20 osób na wycieczce, to można do Teatru Wielkiego wejść na taką wycieczkę i zwiedzanie od kuchni, co myślę, że musi być rewelacją. Mi się jeszcze nie udało wejść. No i tutaj mamy takie krótkie nagrania. Puszczę Wam kawałek. One są, ach. Dawne pocztówki. Animacjami z krótką opowieścią. Kryją w sobie historię. Opowiadającą nam o historii Teatru Wielkiego. Wielka rola, w jakiej obsadzono Teatr Wielki w dziejach kultury polskiej, wymagała stworzenia monumentalnego założenia architektonicznego. Po trzech rozbiorach i upadku Napoleona, i tutaj sytuacja mamy, polityczna. Zatrzymam, jeżeli Was wkręca, Teatr Wielki mnie wkręcił. W zeszłym roku miałam okazję uczestniczyć w takim projekcie, który robił Teatr Wielki i tworzyli taki chór warszawiaków, którzy potrafią śpiewać jak ja. I bywałam tam raz w tygodniu na próbach i gdzieś tam przez jakieś zakamarki wchodziłam i dopiero wtedy zobaczyłam, jaki jest on ogromny. I teraz jak Polski odkryłam, chciałam zrobić spis. Jak wchodzimy, to możemy różne kolejne miejsca pooglądać. Te filmiki są bardzo krótkie i myślę, że są przyjazne i dla nas, i ewentualnie dla dzieciaków też jak najbardziej możemy w kolejne miejsca pooglądać i zobaczyć. Tu mamy i plac teatralny, tu mamy pewnie elewację i tak dalej, więc wchodzimy i teatr nam pozwala na bardzo duże. Kolejne miejsce, które w podobny sposób nam pozwala wejść, to jest Zamek Królewski w Warszawie. I tutaj możemy na dole wybrać sobie, no tylko... Lubimy odśwież. Możemy sobie wybrać miejsce, które chcemy zobaczyć. Zaczyna się od sali wielkiej, którą możemy bardzo dokładnie zlustrować. Widzimy tylko sufit, bo nie chce mi przewinąć. Tak, żebyśmy zeszli niżej. To jak to z technologiami bywa? O, jesteśmy. Dobra. Wróciło nam do... A, wróć! No co za złośliwe. O, odwrotnie. Okej. Okay. Jesteśmy w sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. To jakiś czas świąteczny, kiedy były robione zdjęcia do mamy tutaj choinkę po... w rogu, ale możemy się, zobaczcie, całkiem spokojnie przyjrzeć. Możemy iść do kolejnej salę rycerską, obejrzeć też dość dokładnie i przyjrzeć się i podłodze, obrazom, sufitowi, cokolwiek nas w tym zamku interesuje. Możemy się przybliżać do jakiegoś miejsca. Zobaczcie, ta jakość jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, więc to jest kolejne miejsce. I teraz znowu kilka Wam pokazałam, a teraz Kultura Dostępna przygotowała zbiór różnych miejsc, które pozwalają na takie spacery. Na pewno jest ich więcej, widzę, że tu w międzyczasie wrzucacie też, że i łazienki na przykład, więc oczywiście jest ich bardzo dużo, ale zawsze jest jakiś zbiór, to możemy sobie wykorzystać coś, co już ktoś przygotował i tam właśnie wejść. Mamy kopalnia soli w Wieliczce, to jest też takie miejsce, które pewnie czasami z dzieciakami oglądacie czy odwiedzacie. W zależności od tego, co nas interesuje,
to mamy tu właśnie, był gdzieś zamek w Pszczynie do obejrzenia. Ktoś w międzyczasie pytał o zamki, geografia miasta, były budowle, były jaskinie, jaskini chyba nie były, szczyty na przykład, była Etna, parków narodowych chyba niestety nie mam, ale jeszcze szybko, szybko pomyślę. Więc to mamy polskie, słuchajcie, tak zebrane różne miejsca. Oczywiście, że nie są tutaj na pewno wszystkie zebrane, ale całkiem, całkiem sporo, więc to link do zapisanych. Kolejne miejsce, słuchajcie, Google Arts and Culture. I tutaj tak naprawdę mam jeszcze z wami jedno webinarium, znaczy jeszcze mam kilka webinarów, ale takie, gdzie będziemy mówić o różnych narzędziach takich kulturalnych, więc myślę, że zdecydowanie pójdziemy wtedy też w Google Arts and Culture i w aplikacji, która pozwala, bo tu możemy wsiąknąć na całe długie godziny i przyglądać się tego, co pozwala. One nie wykorzystują często bardzo w swojej technologii też Google Street View i po prostu robią tak samo zdjęcia ze środka kolejnych miejsc, ale zobaczcie, możemy i przeglądać, tu mamy jakiś na stronie głównej link, nie było linku, już rzucam. 10 zwierząt super mocarstwami, możemy przyglądać się różnym życiom, kolejnym artystom. Dzisiaj dziura w głowie. Czy kolejne obrazy, kolejne różne miejsca oglądać. Mamy i dzieła sztuki w wysokiej rozdzielczości, które możemy coraz bardziej przybliżać i naprawdę przyglądać się im często dużo lepiej niż w muzeach, bo jeżeli jesteśmy w muzeach tak klasycznie, w takim czasie, kiedy może tam wchodzić cały tłum ludzi, no to zazwyczaj stoimy, żeby obejrzeć Mona Lizę gdzieś tam w tłumie, a tutaj możemy sobie ją obejrzeć z bardzo bliska, powiększyć, zobaczcie, ta jakość jest naprawdę bardzo dobra, nie rozmazuje się, są zrobione w doskonałej rozdzielczości, więc wybieramy czy muzeum, które chcemy obejrzeć, czy praca, która nas interesuje. Są też wycieczki zewnętrzne, więc tutaj Google nam naprawdę daje mnóstwo możliwości, ale tak jak mówię, to myślę sobie, że do tego wrócimy jeszcze na kolejnym webinarium. Znaczy nie tym następnym, które macie ze mną, jest chyba o robieniu wideo, ale na takim, gdzie będziemy mówić o tikowych kreacjach. A tutaj, słuchajcie, mamy też, a kiedy? Nie pamiętam, ale Marlena wrzuciła rozpiskę webinarów. W czerwcu na pewno, a nie jeszcze w maju też jakieś będą. Widzimy się chyba i we wtorek, i w piątek. Jeżeli macie chęć, to zapraszam. Słuchajcie, ostatnio oglądałam film Dwóch Papieży. I tam było kilka ujęć z Kaplicy Sykstyńskiej, właśnie takiej super pustej i zachwyciła mnie, bo przyznam, że bardzo, bardzo lubię to miejsce i jako, że jakby pałam zupełnie totalną miłością do Włoch i Rzymu i byłam tam już kilkakrotnie i w muzeach watykańskich też i teraz mam tak, że nawet już całej reszty nie oglądam, bo w ogóle nie jestem fanką muzeów, dużo bardziej wolę naturę i to, co możemy oglądać z zewnątrz, ale dużo jest takich miejsc, na które jednak mimo wszystko dobrze zobaczyć i akurat Muzeum Watykańskich Kaplica Sykstyńska jest dla mnie takim miejscem. I właśnie po tym filmie, który oglądałam zupełnie ostatnio, w ostatni weekend, to pomyślałam sobie, ciekawe, czy kaplica, czy można tam wejść wirtualnie, no i można. I możemy też ją całkiem z bliska pooglądać, też ta jakość jest superowa i możemy się poprzyglądać i w ciszy pokomplementować to, jak Michał Anioł, co on tu namalował razem ze swoimi uczniami i co nam pozostawił.
One wszystkie wykorzystują tą samą albo bardzo zbliżoną technologię takiego 3D, więc jak już poznamy jedno miejsce, to potem na spokojnie będziemy się poruszać po wszystkich kolejnych. Więc mamy Muzea Watykańskie. Kolejne, słuchajcie, znowu pewne już zebrane przez kogoś, ale pozostając cały czas w tematyce kulturalnej, są tak zwane spacery teatralne, przez różne miasta przygotowane, w zależności od tego, co mają ze sobą. I tu mamy na przykład w Białymstoku super prosty spacerownik dla dzieci. I on jakby można go wykorzystać wtedy, kiedy jesteśmy w Białymstoku, ale jest też mapa i po kolei nas przeprowadzi przez kolejne miejsce związane z teatrem Lalek. Mamy, zobaczcie, wiem, ciekawe, czy jest ktoś z nami z Katowic. Mamy też Teatr Katowic i spacerowniki z Katowic, z dzieciaków, którzy zabierają na spacer dorosłych. Kraków, Łódź, zobaczcie, wszystkie nasze, Poznań też jest, więc do wykorzystania, do sprawdzenia dalej, co można zrobić. Jeszcze chwilkę. To słuchajcie, ostatnie kilka linków. Ktoś pytał w międzyczasie o aktywności, które można zrobić. No ja jakby jak zaczynam, no to pierwsze, co myślę, to wybieramy się po prostu na super prostą wycieczkę z dzieciakami, wykorzystując Google Street View i zachęcamy do sprawdzenia podróży z jednego miejsca do drugiego, jak to zrobić na przykład. Szczecin też jest, Renata. O, przepraszam, nie dojechałam do Szczecina. Oczywiście, no właśnie, więc dla każdego coś miłego. Słuchajcie, kolejne zbiórka linków, znowu po angielsku, ale znowu mamy filmy, więc często bez dźwięku możemy oglądać. To jest akurat zebrane teraz przy okazji pandemii, ale do wykorzystania też w innym czasie. Tutaj mamy na przykład filmy z kosmosu, z tego, co się dzieje w kosmosie, jak chcemy w tą stronę iść. Dziennik z farmy, zoo, panda nasza, już ją widzieliśmy na samym początku w innym miejscu, akwarium. Więc wracając do tych aktywności, no ja sobie myślę, że one mnie inspirują wulkany. Wcześniej było pytanie o geografię. A możemy do 22. Ania, ja już chyba nie dam rady dłużej mówić, ale bardzo mi jest miło. Parki narodowe, ktoś pytał w międzyczasie o geograficzne, o parki narodowe. Tu mamy trochę dalej Yellowstone, ale polskie na pewno też i wielkie jeziora, więc słuchajcie, kolejne miejsce, gdzie już ktoś nam zebrał i nie musimy szukać tego w sieci, tylko klikamy w kolejne linki i pokazuje nam, co możemy zrobić. To też jest taki przykład podobny jak ja, bo tu mieliśmy na początku zwierzaki, potem naturę, słuchajcie, tu wchodzimy, są muzea, ktoś w międzyczasie polecał jakieś muzeum z Nowego Jorku, no właśnie, słuchajcie, tego jest tyle, że moglibyśmy całe życie przeglądać te kolejne miejsca. Wracając do tych aktywności, bo na przykład wyobrażam sobie, że bierzemy, oglądamy, próbujemy złapać żubra, a potem poznajemy żubra i szukamy, co żubry jedzą, czym się żywią i gdzie one w Polsce mieszkają. Dla mnie dużym odkryciem, akurat nie wirtualnym, ale na pewno w podobny sposób mogło być. Mówiłam właśnie, że w Bieszczadach też są żubry, ja tym nie miałam pojęcia, ale w Bieszczadach jest taka osada żubrów i tam była mapa Polski z miejscami, gdzie te żubry są i okazało się, że są w bardzo wielu miejscach w Polsce, a nie tylko w Białowieżu, jak mi się wydawało przez całe moje dotychczasowe życie. Więc tu mamy nawet więcej niż 25-30 tych aktywności, które możemy podglądać. Słuchajcie, i ostatnia, zobaczcie, tu mamy też życie pod wodą.
360 Cities, w ogóle jak tam wejdziecie na tą stronę główną, to tu znowu mamy spis mnóstwa nagrań i wideo takich 360, czyli pozwalających nam oglądać dookoła siebie na górze i przyglądać, co widzimy, ale co więcej, one są robione też na przykład tak jak tutaj, słuchajcie, na przykład pod wodą i możemy zobaczyć, jak wygląda takie życie pod wodą i poprzyglądać się, jak tu jakieś rekiny nam pływają i inne zwierzaki, znaczy zwierzaki, ryby inne. Zwierzaki być może też do przyjrzenia się i możemy się całkiem blisko z nimi zapoznać. I to nie był rekin, tylko jakiś inny wielki, bo tak rekin to chyba niebezpiecznie. I też możemy 360, czyli zobaczcie, ja tutaj przesuwam, po prostu naciskam prawym przyciskiem myszy i jeżdżę sobie po tym wideo, żeby zobaczyć, co jest z drugiej strony, co jest na górze. I słuchajcie, ostatni link. Kolejne jeszcze 10 linków w odpowiedzi też na geografów i na to, co chcemy z takiej natury już totalnie, słuchajcie. I to myślę, że jest totalnie też do pokazania takiego możliwości wejścia w takie miejsca, nie tylko teraz w czasie, kiedy w ogóle średnio możemy podróżować, ale też wtedy, kiedy normalnie spotykamy się z naszymi uczniami w klasie, ale pewnie do Wielkiego Kanionu, no bardzo Wam życzę, żebyście mogli się tam z uczniami wybrać, albo chociażby samodzielnie, ale nie zawsze jest to możliwe. Więc tu możemy oglądać, zobaczcie, Wielki Kanion, Mount Everest z różnymi kawałkami, Zorzę Polarną, haha, pamiętałam, jak to się nazywa, i różne inne miejsca, więc to są takie, ktoś już za nas zrobił, z różnych miejsc zebrał nam takie wideo i inne wirtualne podróże, które nam pozwalają przebyć do różnego miejsc. Wrzucam, słuchajcie, Wam wszystkie linki, albo och, one się tak brzydko wrzucają niestety, ale są opisy, więc jak sobie to skopiujecie i wrzucicie do notatnika, to myślę, że łatwo będzie Wam to robić entery, żeby to odróżniać, albo w ogóle Wam od razu wyświetli linki. Bo jak widzicie, one się tak brzydko wszystkie razem zebrały. Myślę, że są wszystkie miejsca, które Wam pokazałam dzisiaj. Na koniec bym się Wam na chwilę, gdzie jesteście, wróćcie do mnie. Na chwilę bym się Wam pokazała, bo to już wszystko, co miałam dla was przygotowane. Kilka aktywności. Chyba Basia pytała o aktywności, czy jesteś usatysfakcjonowana, czy chciałabyś więcej, ale będzie jeszcze więcej. Przed nami kolejnych webinarów i ze mną, i nie tylko Edyta, dzięki. I nie tylko ze mną, więc mam nadzieję, że miło spędziliście te dwie godziny w piątkowy wieczór ze mną i że to był bardzo szybki przegląd dookoła świata, słuchajcie, ale możecie wybrać jedno dowolne, bo we wszystkie się nie da, ale wybierzcie jedno i spędźcie któryś wieczór czy któryś dzień, żeby popatrzeć, gdzie iść i co zobaczyć. I bardzo Wam dziękujemy. Ktoś w międzyczasie pytał, czy te zaświadczenia potrzebne, nie musicie ich zbierać. Jeżeli jesteście z projektu, to od nas na zakończenie otrzymacie takie zbiorcze zaświadczenie, gdzie będą wyszczególnione wszystkie godziny szkoleniowe i tak dalej, ale jeżeli ktoś potrzebuje, bo zbiera takie zaświadczenia na przykład do awansu zawodowego, to po prostu dajemy taką możliwość. Anna, wiadomo kiedy, nie wiem, o co pytasz.
Bardzo się cieszę, że Wam się podobało i że mogliście razem ze mną popodróżować. Dla mnie to było, kiedy zbiorcze zaświadczenie na zakończenie projektu. Więc jeżeli już skończyłaś wszystkie aktywności, to na pewno trenerka da nam znać i będziemy przygotowywać. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do podróżowania online. Zapraszam na kolejne webinary i ze mną, nie tylko ze mną. Macie pełną rozpiskę. Będą też kolejne. Marlena też nam obiecała jeden webinar. Słuchajcie, taki już bardzo programistyczny z aplikacjami. Teraz jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ale jak powiem, to już nie będzie miała wyjścia. Z aplikacjami, które możemy wykorzystywać do programowania online, więc już bardziej w tematyce, znaczy inaczej w tematyce naszego webinaru.